Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakesa. Już się wam teraz mogę na wstępie pochwalić i tak też będzie nazwany odcinek 200 level up! Tak jest, kurde. Zaliczyłem sobie Esteros. Esteros poziom pierwszy, tutaj miałem ubić tego... Boże, jak się nazywał ten pierwszy król? Kurwa, ja fanem jestem. Nieważne, kij z nim. Pijaczyna gruby, co kurwa Lannisterowo miał za żonę. A dupcy inne. No, aktualnie teraz zastanawiam się, co by tutaj bić, bo w piekło to chyba nie ubije. Łe, blisko było. Siadło! Dobra, mamy. 203 level wbity. Dla mnie fantastycznie, dla niektórych osób może już nie. Ogólnie dzisiaj jeszcze w gabinecie nie byłem, czy tutaj coś do kupienia, nic nie ma w zbrojowni. Zbrojowni również. Tak, widzicie, 22, 11, 17 bity, wreszcie 200 poziom. W gildii jestem dalej najsłabszy prawie. Nie, już przeskoczyłem Fixena i nie jest źle. Ogólnie teraz moim przeciwnikiem będzie zlepek potępionych dusz, to bodajże jest mag, więc może być trochę łatwo. Chciałbym, żeby wreszcie mi się trafiła jakaś broń i ogólnie muszę wam pokazać, że nasz serwer już ma dwa zaklęcia. Pierwsze to jest właśnie na zbroję, które daje plus 50% szansy na znalezienie grzyba. I drugi to jest na broń, która daje plus 5% do obrażeń krytycznych. Czyli po prostu jak walniemy krytyka zamiast milion, to walniemy 1 050 000. Tylko, że ja przy okazji jeszcze w twierdze mam rozwinięty, dokładnie w podziemiu, gladiatora, który mi daje 30, czy łącznie mam 35%, no i wszystko będzie 40%. Teraz zbieram na władcę, żeby go ulepszyć. Przy okazji twierdzę, może jakiś atak przeprowadzimy. O, podoba mi się. Bo jak widzicie, ulepsza mi się w tym momencie twierdza na poziom 12. Chciałem do tego czasu dobić właśnie materiały, żeby ulepszyć salę rycerską, a to kosztuje. A, nie mogę teraz zobaczyć, ale to chyba 1 300 000 coś tam było. Drewna samego. Dobra, niech się tutaj robią. Ja dzisiaj kręciłem doktorkiem. Tak, kręciłem chyba jak jechałem do szkoły już. Łatwy, ubity. Tak. Arena. Arena, szybki atak na ślepo. Oczywiście przepieprzymy, bo jak zawsze na odcinku musi być wszystko pod górkę. I teraz tak, zwiadowcę sobie najpierw ulepszymy. Jep. Jep. O, idealnie. Okej. Pozdrawiamy oczywiście Immortala. Jak widzicie, grzybki mi się skończyły. Będę musiał iść jutro doładować, bo mi się również kończy gryf oraz miksturka. Ostatnio, że właśnie mieszał, kurwa, żeby mi to miksturkę wylosowało, to też 20 wydałem grzybków i kurwa nie wleciała mi ta miksturka. Nagrywam. Więc tak, jak widzicie, portal dostał 23%, co jest dla mnie dziwne, bo jak miałem 196 poziom, zabrałem mu kurwa 40% życia, a dzisiaj mu zabrałem tylko 12. Więc dla mnie to jest śmieszne. A mam dużo lepszy ekwipunek. I chciałbym, żeby również mi wyleciał kamień zręczności, aby mógł tutaj włożyć temu do łuku, ponieważ ten jego łuk jest zarąbisty. Ogólnie tak dużo teraz tracę tutaj właśnie, jeżeli chodzi o levele tych sojuszników, ponieważ nie robię tej twierdzy. No i Immortal, również ciebie pozdrawiamy, mam nadzieję, że inni Polacy też ciebie pozdrawiają. No i kurde, szykujemy się tam już na katakumby, ponieważ zostaje typkowi tak około miliona życia, więc być może wkrótce nam się uda. A więc pokażemy wam kolejne lochy. Monstrualna balanga. Tak jest. Było to 30 października. Następna walka, tutaj jeszcze osoby, których już niestety nie ma z nami. Jeszcze tyle osób, kurde, było wtedy pode mną. A teraz? A teraz? Czwarty od spodu. No już tam byłem chyba. Śmigamy, śmigamy. Na te tynie. Pląsający ogrzy braciszkowie.
No nieźle. Ja chyba wiem nawet, którzy to. Chyba cenzurę trzeba będzie nałożyć tutaj na tego bossa. Łatwo było, no nie? Durakon tutaj zamknie. 1 400 000, no dobranoc. 2 000 000 wtedy nam poleciało. Tak, tak. Tak, też sobie odznaczamy, żeby wam tego niepotrzebnie nie pokazywać po raz kolejny. No i tak się wygląda nasza gildia. Jest druga i nikt nam tego już nie odbierze, ponieważ trzecia gildia jest od nas dużo, dużo słabsza. No i właśnie dzisiaj im skopiemy dupsko. Jeszcze sferlogowało mnie, no wiecie, serwer kuźwa niemiecki. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że oglądacie takie serie, takie odbicie od tego, co ja nagrywam codziennie, mówię tutaj o Metinie. Naprawdę robicie to po te 50, 70, czy nawet widziałem tam już 120 wyświetleń jest pod jednym właśnie, pod jedną grą przeglądarkową. Mnie to naprawdę cieszy, ponieważ ja lubię nagrywać to, co ja lubię grać, a nie to, co mi ktoś każe. Więc strzała, widzimy się w następnym, jo.